No i wstawiłem naszego lifa na hamownię. Za wiele mocy to on pewnie nie pokaże. No niby jest tuningowany, więc powinien te 10% mieć więcej, aczkolwiek im auto jest najniższy stan baterii, to tym jest słabsze. Jeszcze mamy mokre opony, więc tak na razie to może pojeździmy sobie chwilę. Kontrolę trakcji wyłączamy, bo inaczej jak będziemy mieli włączoną kontrolę, to może nie chcieć jechać. Jedzie huczy buczy, dobra. Rozpędźmy go na razie do jakiejś tam nie za wielkiej prędkości. Niech te opony się osuszą, wszystko w śniegu. Padło też pytanie, właściwie tak w internecie, to pytań dostaję dużo, też od studentów, których uczę, i od uczniów, którzy przyjeżdżają tutaj się w VTech uszkolić. To pada ciągle pytanie, jakim cudem można wpłynąć na żywotność baterii. A otóż można wpłynąć w banalny sposób. Bateria wykonuje operację odbioru energii z niej, ale także pompowania energii do niej. No i każda taka operacja kosztuje ją troszeczkę życia, tak możemy to sobie wyobrazić. Jeżeli bylibyśmy w stanie doprowadzić do najprostszego rozwiązania, a otóż auto w momencie, w którym chcemy, toczy się, to tutaj to będą brak tych kuleczek. No teraz można przyjąć, że się toczy. Teraz jak to przyspieszam, wiadomo, zdejmuję nogę, no to regeneruje i tak dalej. Więc w momencie, jak bylibyśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, że to auto tej energii nie pobiera, tylko się toczy, i niech to się dzieje automatycznie, właściwie odruchowo, zostawiamy nogę na gazie i toczy się, to automatycznie bateria będzie wykonywać mniejszą ilość operacji. To oznacza nieznacznie niższe zużycie energii, ponieważ oczywiście swobodne toczenie się bez zużycia energii jest daleko skuteczniejsze niż pobranie jakiejś energii, a potem odzyskiwanie jej. Natomiast no, osobna sprawa jest taka, że poza wpływem jakby na to, że będziemy mieli ciut większy zasięg, to powiedzmy może być 5%, 7%, to już też zależy od auta. Na najmniej to miałem w BMW i3, tam mi wychodzi 5%, a na przykład Tesla ma więcej niż 5, ale mniej niż 10, przynajmniej tak na moim X-ie to widać. Leaf też ma troszkę ponad 5% zasięgu więcej dzięki tej sztuczce. Natomiast no, najważniejsze jest to, że ta bateria jakby nie jest tak maltretowana cały czas. No ten samochód ma, no stracił tą jedną krateczkę z 12, to po prawej widzimy. Przypominam, że to tu jest. Ale on już ma 95 500 przebiegu, no i suma summarum wozimy się nim i wozimy. I jakoś nie narzekam na to zużycie, które to niby ma dopadać te baterie. Osobna jeszcze sprawa, że w programie jest poprawiony troszkę algorytm wyliczający zużycie baterii, bo był bzdurny, no więc go zmodyfikowałem na taki bardziej rozsądny. Nomen omen w starszej wersji 24 był bardziej rozsądny niż prowadzili w wersji 30, no więc ciężko to ocenić, ale raczej to jest antyrozwój niż rozwój. No i suma summarum, im mniej będziemy tą baterię ładować i rozładowywać, czyli im więcej będzie właśnie takie toczenie, o, jak jest teraz, że toczymy się po prostu swobodnie, teraz samochód zwalnia. No, tak sobie jedzie, zaraz stanie. To właśnie najbardziej będzie nam się opłacało. Dobra, przystępujemy do pomiarów.